Kampania Płuca Polski skupia się głównie na sportowcach, dlatego dziś pojawiliśmy się na Orlen Warsaw Maratonie, Narodowym Święcie Biegaczy. Wykwalifikowane pielęgniarki przeprowadzają badania spirometryczne, które mierzą wydolność płuc, pojemność płuc oraz siłę wydychanego powietrza. Oprócz tego można skorzystać z niestandardowej instalacji Złap swój autobus, za pomocą której gonimy autobus i sprawdzamy, czy nasze płuca są w dobrej kondycji. Badania spirometryczne wykonujemy w kierunku wykrycia POHP. Jest to choroba coraz częstsza w naszym społeczeństwie. Powoduje to palenie papierosów, zanieczyszczone środowisko. Na skutek POHP występuje zmniejszenie pojemności płuc, czego efektem jest utrudnione oddychanie. Pacjent wydmuchuje powietrze w ustnik. Musi to wykonać z impetem i dosyć długo, po czym aparat drukuje parametry wydolności płucnej pacjenta. Ja dzisiaj uczestniczyłem w biegu na 10 km OSI. Dobiegłem, udało się, myślę, że około 52 minut, także blisko życiowego rekordu. Bieg się udał, atmosfera świetna. I biegacze, i kibice na trasie. Pogoda może trochę przychłodnawa, ale udało się. Teraz tutaj zbadałem skład ciała, zrobiłem spirometrię. Wynika z tego z badań, że będę żył. Także warto dbać o zdrowie, warto dbać o siebie, warto biegać. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie. Próbowałem dogonić autobus. Na początku szło to dosyć wolno, bo zanim się bieżnia rozpędziła, ale później było przyzwoite tempo i udało się dogonić dosyć szybko ten autobus. Także test wyszedł dosyć pozytywnie.